Projekty rozbudowy Muzeum Okręgowego w Suwałkach można od dziś oglądać w siedzibie placówki. Ekspozycja składa się z prac wykonanych przez studentów trzeciego roku architektury i urbanistyki Suwalskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. To projekt, który został osadzony w rzeczywistych potrzebach, mówi profesor doktor habilitowany Zbigniew Piliński, inicjator przedsięwzięcia. Dlaczego wybrałem taki temat? Dlatego, że z mojego wieloletniego doświadczenia wynika, że nieraz udaje się, że projekty studenckie inicjują jakąś możliwość realizacji. Istnieje potrzeba rozbudowy muzeum, miasto Suwałki się rozwija, miasto Suwałki nabiera wagi kulturalnej i dlatego wybrałem taki temat, który ma szansę coś zainicjować, ma szansę na coś wpłynąć. A zarazem jest to ciekawy temat. Dyrekcja muzeum udostępniała nam bardzo życzliwie materiały i zaproponowała, żeby pod koniec prace studenckie były wystawione, co naturalnie jest bardzo przyjemne, bo młodych ludzi, młodych studentów to dopinguje, że ich prace, ich wysiłki, ich przemyślenia stają się przedmiotem analizy społecznej. Mimo ambitnych projektów i przedsięwzięć nad Wydziałem Architektury i Urbanistyki PWSZ zawisło widmo zamknięcia. Inicjatorom utworzenia kierunku kilka lat temu przyświecała idea zainteresowania nauką w Suwałkach młodych Litwinów. To niestety nie udało się. Obecnie na trzecim roku architektury i urbanistyki studiuje tylko 10 osób. Ta wystawa mimo wszystko ma pokazać zaangażowanie i potencjał studentów. Być może w przyszłości ci sami ludzie będą uczestniczyć w procesie tworzenia prawdziwego projektu rozbudowy muzeum. Póki jeszcze ten wydział istnieje, póki jeszcze tych się kształtuje, to chcemy jednak pokazać, że tu jest poziom, że tu są zaangażowani studenci, zaangażowani wykładowcy, że tu jest potencjał, że tu coś się robi dla regionu. Dla regionu w tym wypadku robi się coś nie projekt teoretyczny gdzieś wydumany, tylko rozbudowa muzeum. Tej rozbudowy potrzeba i daj Boże, żeby to było inicjalne dla przyszłej rozbudowy. Może ci absolwenci kiedyś będą uczestniczyć w procesie projektowania prawdziwego projektu rozbudowy muzeum.